Cześć, witam na analizie bramek Atalanty z ostatniego meczu z Brechtem w Serie A, wygranego 6-2. Początek bardzo szybki, bo już w drugiej minucie spotkania bramka na 1-0 i fajne znalezienie wolnej przestrzeni poprzez przerzucenie ciężaru gry z prawej na lewo i z powrotem na prawą stronę boiska. Aktualnie jesteśmy na lewej stronie i piłka idzie do środka pola. Zwróćcie uwagę na zawodnika z numerem 24, którego podświetlę. Wychodzi on wysoko do pomocnika Atalanty, który widzi z piątką Tamaze. Czyli jednego z trójki środkowych obrońców. To warte odnotowania, bo gra tutaj bardzo wysoko. Wracając do środkowego pomocnika Bresci, który wyszedł wysoko. Jego pozycja raczej powinien zająć jego kolega ze środka, bo teraz widzimy jak pasalić zajmuje to wolne pole, a Malinowski już widzi zanim otrzyma piłkę, że będzie bardzo dobra okazja na podanie do Chorwata. Dodatkowo jeszcze krok do przodu. Robi jeden ze środkowych obrońców Bresci i widać, że ma problem ze zwrotem i doskokiem do napastnika Atalanty, którego mija. A drugi środkowy obrońca przyjezdnych próbuje ratować sytuację, ale jest już za późno, bo za dużo miejsca miał pasalić. Bramka na 2-1, gdzie świetnie z drugiej linii wszedł Derun. Natomiast cała akcja zaczyna się od Zapaty, który oddaje piłkę wspomnianemu Derunowi i rusza do przodu. Nie tracąc tempa piłka zostaje podana na lewe skrzydło do Gosensa. Tutaj znów jeden z zawodników Bresci, siódemka bądź dwudziestka jest spóźniony do Zapaty, który otrzymuje podanie jednocześnie wyciągając środkowego obrońcę. I od razu daje podanie zwrotne na skrzydło w świetnym tempie. W międzyczasie do środka wchodzi Derun, niepokryty po raz kolejny. Tym razem wydaje się, że powinien to zrobić Viviani numer 24. Skrzydła nie miał kto asekurować, bo właśnie wyszedł ze swojej strefy środkowej obrońca breści. Asysta Deruna i bramka pomocnika Atalanty. Cofnąłbym się jeszcze na chwilę do momentu, gdy piłkę ma Gosens na lewej stronie. Co można byłoby tutaj zrobić lepiej? W momencie, gdy już spóźnieni są pomocnicy Bresci, myślę, że środkowy obrońca z trójką mógłby stać nieco bliżej zapaty. Zobaczcie ile on ma miejsca dookoła siebie w promieniu jakichś 4 metrów nie ma przeciwnika. Gdyby ten zawodnik stanął chociażby metr od niego, już nie byłoby takiego komfortu do podania zapacie. Szczególnie, że napastnik Atalanty jeszcze zdążył sobie tę piłkę przyjąć i dopiero w drugim kontakcie odegrał na skrzydło. Wydaje się, że za mało zdecydowania w grze Mateju z numerem 3 poprzedzone brakiem powrotu kolegów z pomocy, oczywiście. Gol na 4-1. Jesteśmy zaraz po wybiciu spod własnego polakarnego bramkarza breszci, ale pojedynek główkowy wygrywa bez faulu Kaldara. Piłka zgarnia Pasalić, zastawia się i obraca w kierunku bramki przeciwnika, gubiąc krycie. Podaje do Zapaty, który kolejny raz wyciąga środkowego obrońcę ze swojej strefy. Zauważa to Pasalić i wbiega do przodu. Ale Semprini, który chwilowo był na boku, blokuje tę możliwość zagrania, bardzo dobre zejście. Lecz zostaje i tak otwarta cała lewa strona boiska i tam idzie piłka. Bardzo duży komfort do podania w pole karne Magosens, który miał, można powiedzieć, duży wybór, bo mógł zagrać do pasalicia, ale wybiera zapatę i asystuje przy bramce na 4 do 1. I ostatnia analiza, bramki na 5 do 1. Gdzie widać już było zrezygnowanie gości. Zaczynamy na prawej stronie i też szybko kończymy. Bo zobaczcie, znowu Tameze, jeden ze środkowych obrońców. Jak wysoko gra ten zawodnik? Otrzymuje podanie z prawej strony i jest na wysokości 30 metra od bramki przeciwnika, rozgrywając akcję. Malinowski schodzi po podaniu do środka, a za nim nie zbiegnie od razu zawodnik breści. Jednocześnie środkowy pomocnik gości wychodzi do Tameze i popatrzcie ile miejsca się tworzy dla Atalanty. Widać tu już brak chęci do gry przy takim wyniku i brak koncentracji. Kolejnym tego dowodem jest zachowanie pasalicza, a w zasadzie obrońców wreszcie. W momencie gdy piłkę ma Malinowski, który by the way zagrał również świetne spotkanie, pasalicz urywa się w zasadzie bez żadnego problemu za linię defensywy i ma czystą sytuację jeden na jeden, którą pewnie wykorzystuje. Atalanta gra bardzo ciekawą piłkę z dużą wymiennością pozycji między napastnikami, ale również między pomocnikami i skrzydłowymi, dodatkowo wysoko grający obrońcy w celu szybkiego pressingu po stracie i kontroli nad spotkaniem. To wszystko przypomina drużyny Pepa Guardioli. Myślę, że jeśli to się utrzyma, to PSG wcale nie będzie miało łatwej przeprawy z, z włoskim zespołem w Lidze Mistrzów. Szczególnie, że Liga Francuska nie została dokończona, więc w rytmie meczowym będzie Atalanta, a forma Paryżan będzie wielką niewiadomą. Dzięki za oglądnięcie do końca analizy. Jeżeli zostałeś aż dotąd, zostaw proszę subskrypcję kanału oraz łapkę w górę dla zasięgu tego materiału. Napisz, który z nadchodzących meczy chciałbyś, abym przeanalizował. Niekoniecznie muszą to być strzelane bramki, lecz nawet analiza konkretnego zawodnika, jak się zachowuje w trakcie meczu, jakie są jego zadania i tym podobne. Dzięki i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.